Cześć, z tej strony Kamil i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Po raz kolejny Battlefield 4. Tym razem gramy szturm na mapce Wroga Transmisja. Grał będzie ze mną Forever, a niestety nie jest multikomentarz. Będę grał snajperką, karabinem snajperskim SR R61 oraz będę używał jako broni podręcznej będę używał strzelby shorty 12G i C4 oczywiście. No niestety, mam nadzieję, że zabiorą snajperą to C4. Co jak co, ale to jest najgorsze, co mogli im dać. Claymore im wystarczą, może jeszcze jakiś inny system obronny. A tutaj Gafa w roli Forevera. Siema Forever. Oczywiście polecam kanał Forevera. Link znajdziecie w opisie pod filmikiem. I też mam nadzieję, że uda mi się dobrze zsynchronizować ten filmik. No niestety nie udało mi się, nie miałem możliwości skończenia go, bo musiałem zawieźć siostrę do pracy. Ale co tam. Ale i tak wrzucam go, bo miałem dość dobry wynik. Jakoś mało gram snajperem w Battlefieldzie 4. Oczywiście na hardkorze idzie grać. Mam nadzieję, że w niedługim czasie pojawi się minimapa na hardkorze, żeby można było z sensem używać kilku funkcji. Moim zdaniem to jest prawdziwy bezsens, że jest brak minimapy. Niektórzy się ze mną spierają, że jest zajebiście, bo jest trudniej, bo coś tam. Ja uważam, że hardcore jest źle zrobiony, nie jest zbalansowany pod względem, pod jakimiś tam względami. Uważam, że nie jest zbalansowany. Oczywiście snajperzy za łatwo zabijają. No, nie patrzcie na to, gram snajperem, ale to jest kurde, co się dzieje kurde na hardkorze, wyrywanie ćwieków nie wiadomo skąd. Teraz zresztą będziecie widzieli, pewnie ludzie będą mieli niezłego za przeproszeniem z racji tego, co się dzieje. Mówię, żeby było trudniej, gram na hardkorze, bo jest trudniej. Tak to gówno prawda, bo się łatwiej zabija. Łatwiej też zginąć, fakt faktem, ale jeżeli masz serwer tobie sprzyja, to nieważne, czy grasz na hardkorze, czy na normalu, jest różnie. Czasem idzie dobrze i czasem idzie źle. Coś tu miałem skończyć odnośnie minimapy. No wtedy będzie można korzystać ogólnie z wszystkich funkcji, takich jak skaner okolicy. Mam nadzieję, że w końcu go kurwa naprawią w pojazdach. Będzie można używać radaru. Ostatnio zadał mi kolega pytanie, a co ty latasz samolotami na radar? Musisz się trochę pomęczyć, żeby kogokolwiek znaleźć. W końcu po coś wprowadzili te funkcje jak skaner okolicy i radar. Tak samo jest z czujnikami ruchu, żeby pokazywali pozycję na mapie. O, tutaj miałem bardzo perchowy skok z budynku. Skoczyłem z budynku, żeby podłożyć C4, a tu bum, kład mnie przejechał. Nie wyszło mi. No więc mam nadzieję, że będzie można dać minimapę. Jestem ciekaw, jak tam jest na PC-tach, czy jak ustawiasz hardcore, masz możliwość dodania do niego minimapy. Jakby ktoś grał na PC-cie i oglądał ten filmik, chciałbym, żeby się wypowiedział na ten temat. No i tutaj widzicie, to jest sytuacja, że nie wiadomo praktycznie skąd przeciwnik nie wie nawet skąd dostał, prawdę mówiąc. Wie, że gdzieś z tyłu, ale skąd, to on raczej nie ma pojęcia. Czasem jest taka sytuacja, że kurde, naprawdę obrażenia, znaczy się ta animacja, czy ten wskaźnik z
otrzymywanych obrażeń pokazuje się ze wszystkich trzech stron. Więc trudno tutaj. Trudno, to zaczęła latać. O, dostał. Chodź, Orzeszku, chodź. Ostatnio też znowu. A, miałem problem z nagraniem fajnego materiału. Niby gdzieś kliknąłem. Kurde, zgubiłem wątek. A no, kliknąłem share. Niby zapisało, ale zapisało jakieś 12 coś z poprzedniej rundy. Z tej rundy wcześniejszej. Już była końcówka, graliśmy na Obrzasku. A nagrało mi jakiś fragment filmu ze strefy powodziowej. No i tutaj kurde wyskoczył. Miałem nadzieję, że mi się uda go sprzątnąć, że będzie fajne coś do nagrania o komandi po raz kolejny. Ja nie wiem, gdzie ten koleś siedział, ale go spotkałem chyba później. Z tego co pamiętam. Mam nadzieję, że nie będziesz słuchać tego szumu, co tutaj mam w słuchawkach. Nie wiem, czym to spowodowane jest. O, widzicie, jest komandy. W sumie ja nawet nie wiem, jak ta runda się skończyła. Nie mówił mi forever. No, w sumie to nie gadałem z nim od tamtej pory, jak skończyliśmy tę rundę. Ale to nie mogłem przeskoczyć. A takie przeszkody typu jakieś barierki albo coś, najlepiej okna albo jakieś takie te sześciany, nie wiem jak to się nazywa, z których robię te ściany, najlepiej przeskakiwać z rozbiegu, nie stać konkretnie przy jakiejś przeszkodzie, tylko troszkę biec i wtedy kliknąć skok, bo czasem nie ma możliwości w ogóle. No czemu ja tutaj do niego nie strzelałem z tego? Ale miałem Zeza. Z shorty jego, czemu do niego nie strzelałem? Zaraz się pewnie film będzie kończył. Tak, za niedługo. No, chodź Orzeszku, chodź. Mogłem sobie tutaj wziąć ten. O, następny. Kolejnych dwóch w nogę dostał. Mi się nawet wydawało, że do niego nie trafiłem wcześniej. I tutaj. Chciałem go zabić, ale... Kosa. Basko. Miałem nadzieję, że to jest komandy, ale... Tutaj sobie robiłem 24-9. Kolejny strzał wpięte. Już filmik się będzie powoli kończył. Skończyłem tą rundę z wynikiem 25-10, jak widzieliście. Więc dziękuję za obejrzenie materiału. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie. Na razie, cześć.